nastroje są dobre, dobrze przepracowaliśmy ten okres przygotowawczy, 6 sparingów, 5 zwycięstw, 1 remis, więc to napawa optymizmem. No zobaczymy, jutro będzie taki pierwszy poważny sprawdzian i, że tak powiem, zweryfikowanie tego, jak jesteśmy przygotowani. Znaczy nie widziałem, nie znam rywali, będziemy dopiero rozmawiać pewnie z trenerem na temat rywali, aczkolwiek to jest pierwsza runda i musimy pokonać jak najwyżej, żeby mieć spokój w rewanżowym spotkaniu. Przeszli pierwszą rundę, więc myślę, że na pewno jest to jakiś dobry zespół. No mówię, tak jak mówiłem, nie znamy ich, więc nie wiemy, dopiero okaże się w trakcie spotkania, jak już się nie wyglądają. W poprzednich sezonach, gdzie początki mieliśmy, że tak powiem, słabe, w zeszłym roku odpadliśmy ze SK Moskwa po bardzo słabych 2 spotkaniach. Chcielibyśmy właśnie, żeby w tym roku było dużo, dużo lepiej i myślę, że trenerzy też w okresie przygotowawczym wprowadzili takie zmiany, by takiego początku nie było.